Nadwaga i otyłość to gwałtownie narastający problem, problem społeczny, problem zdrowotny, a także problem ekonomiczny. Ten problem narasta w całej Europie. Tak, to jest zjawisko światowe, europejskie, no a od kilku lat obserwowane jako pewien narastający problem w Polsce. Z jednej strony zależy od tego, jak się odżywiamy, a z drugiej, jaki styl życia uprawiamy. Panie dyrektorze, jak wyglądają zalecenia Najwyższej Izby Kontroli? Co można zrobić, żeby było lepiej? Skala problemów w Polsce jest rzeczywiście narastająca. Takie badania przeprowadzone w latach 95-2000 przez Instytut Matki i Dziecka wykazały, że w tym dziesięcioleciu o 2% wzrosła liczba dzieci i młodzieży z nadwagą lub otyłością. Nasze wyniki dotyczą ostatnich lat i są bardziej niepokojące. Mianowicie z jednej strony tylko w dwóch szkołach, na 52 szkoły skontrolowane, szkoły publiczne, nie wystąpił problem. Nie został odnotowany problem nadwagi i otyłości. Natomiast w 16 szkołach ten problem odnotowano jako problem narastający. Jest to kwestia też metodyki i liczenia i analizowania tego zjawiska na terenie szkół, do których też mamy pretensje i formułujemy to we wniosku, w raporcie szczegółowym. Natomiast z tego wynika, że ten problem jest znaczący. Również spośród 19 gmin, tylko na terenie dwóch gmin rozpoznawano potrzeby zdrowotne uczniów i młodzieży szkolnej. To jest bardzo rzecz niedobra, niepokojąca, ponieważ świadczy o tym, że my tak na dobrą sprawę nie do końca wiemy, jaka jest skala tego problemu. Okolicznością sprzyjającą, i to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, jest to, że my mamy program, jest Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości. Są inne programy krajowe, Trzymaj Formę, Mleko w Szkole, Warzywa w Szkole. Jest setki programów regionalnych, a jeszcze więcej lokalnych. Są też bardzo dobre przykłady rozwiązań w szkołach, gdzie same szkoły, bazując na tych programach i bazując na doświadczeniach innych państw poprzez częste wymiany, zorganizowały takie warsztaty, takie pracownie, nazwijmy to, szkolne, w których przyrządzane są posiłki i te posiłki są jednocześnie przez dzieci spożywane i one odpowiadają wszelkim normom. I tutaj można powiedzieć, że instytucje centralne, minister zdrowia, minister edukacji narodowej, Instytut Matki i Dziecka, Instytut Żywności i Żywienia stworzyli właściwie wystarczające podstawy i prawne, i programowe ku temu, żeby gminy i szkoły, czyli ci, którzy prowadzą bezpośrednio edukację, mogli się w tej przestrzeni dobrze poruszać. Tutaj nie mieliśmy większych uwag. Na przykład Instytut Żywności i Żywienia opracował dwie monografie. Jedna dotycząca sposobu w ogóle żywienia, sposobu bycia, a druga dotycząca przyrządzania posiłków szkolnych, obiadów, śniadań. Bardzo przydatna, bardzo praktyczna. I spotkaliśmy się z tym, że obok szkół, gdzie korzystają z tego, widać, że te podręczniki ładnie wydane są używane, spotkaliśmy się z tym, że są nierozpakowane albo posłane zostały pomyłkowo gdzieś do innej instytucji na terenie gminy i dopiero dochodzenie kontrolera spowodowało, że one się znalazły. Szkoły podejmują tematykę otyłości, nadwagi, ale jednocześnie prowadzą sklepiki, na ich terenie są automaty spożywcze i w zdecydowanej większości szkół można w tych miejscach spotkać żywność wprost niezalecaną przez dietetyków. Jak to możliwe, że ona tam się znajduje? Żadna ze skontrolowanych 19 gmin nie podjęła działań skutecznych albo w ogóle nie podjęła działań, a może w postaci na przykład uchwały Rady Gminy podjąć takie decyzje, żeby wycofać ze sklepików szkolnych i z automatów spożywczych, bo to też jest problem, właśnie tą niezdrową żywność. Przypadek? Myślę, że niedocenianie problemu, właśnie wynikające również z tego, że brak było rozpoznania i brak jest dalej rozpoznania tego problemu na terenie gminy. Myśmy w niektórych gminach, nasi kontrolerzy, analizując ten problem i przedstawiając
wyniki swoich dociekań jeszcze na etapie protokołu kontroli, spotkali się z taką reakcją pozytywną wójtów, burmistrzów, prezydentów, ale wywołującą pewne zdziwienie, mianowicie te organy, te osoby nie zdawały sobie sprawy, że na ich terenie ten problem wygląda alarmująco. W raporcie Najwyższej Izby Kontroli pojawia się ciekawy, ale bardzo niepokojący wątek. Specjaliści wskazują, że samorządy, szczególnie te borykające się z problemami finansowymi, wręcz oczekują od dyrektorów szkół, że szkolne sklepiki będą przynosiły zysk. Zysk, który pomniejszy koszty funkcjonowania placówki. W efekcie szkolny sklepik nastawiony jest głównie na zarabianie pieniędzy, a nie na promowanie zdrowej żywności. To jest problem złożony, dlatego że na ogół sklepiki szkolne prowadzone są przez zewnętrzne podmioty, które działają na zasadzie normalnego biznesu. I jeżeli konstrukcja umów dopuszczających taką sprzedaż, to jest relacja podmiotu prowadzącego sklepik, szkoły i gminy prowadzącej szkoły, organu prowadzącego szkoły, jeżeli ta umowa nie będzie precyzowała i nie będzie przestrzegana, kontrolowana, to oczywiście będą występowały przypadki takie jak teraz, czyli że te kwitnie biznes, krótko mówiąc, a nie edukacja i nie dbałość o zdrowie dzieci. Natomiast naszym zdaniem te podmioty, które decydowały się na prowadzenie tych sklepików, muszą przyjąć do wiadomości, że w tych warunkach szkolnych można prowadzić te sklepiki pod kątem przede wszystkim żywności, jaka jest oferowana dzieciom. Panie dyrektorze, szkoły podejmują różne programy, ale dosyć trudno jest ocenić efektywność tych programów, ich skuteczność. To znaczy, w niektórych szkołach to jest bardzo widoczne, ale oczywiście to działa w dłuższym czasie. Ale jeżeli spotkaliśmy się, prezentujemy w raporcie taki przykład szkoły, jeżeli spotkaliśmy się z tym, że dzieci same przyrządzają posiłki, że spożywają te posiłki, że jest wokół tego jakieś zainteresowanie, jakaś pozytywna rywalizacja, no to można z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że ta szkoła dostrzegła ten problem i że będzie starała się przeciwdziałać. I te szkoły są modne i te szkoły są dumne z tego. I powinniśmy wszyscy, również Izba, te dobre przykłady szczególnie naświetlać, pokazywać. I to w tym raporcie też czynimy.